Auschwitz. Miejsce przeklęte. Największy obóz koncentracyjny III Rzeszy. Według najnowszych szacunków zamordowano tam 1,5 miliona osób. Kobiet, mężczyzn i dzieci. Dziś poznamy niezwykłą historię rodziny Owiców. Jednej z nielicznych, które w całości przeżyły piekło obozu. Owicowie byli rumuńskimi Żydami z Siedmiogrodu. Siedmioro z dziesięciorga rodzeństwa było dotkniętych achondroplazją. Ich trupa liliputów cieszyła się popularnością w całej Europie. Wydawało się, że ze względu na swoje żydowskie pochodzenie oraz niskorosłość, rodzina Owiców nie miała prawa przeżyć w nazistowskim systemie. I tak pewnie by się stało, gdyby nie spotkanie na rampie w Auschwitz. Spotkanie z młodym, ambitnym SS-manem, który marzył o karierze naukowej w służbie narodu niemieckiego. Jemu Owicowie zawdzięczali życie. Owym SS-manem był Józef Mengele, nazistowski lekarz owiany niechlubną sławą, znany jako Anioł Śmierci. Owicowie prawdopodobnie nie przeżyliby, gdyby trafili do obozu w innym okresie. Gdyby Mengele nie został tam skierowany, zginęliby. Owicowie stali się ulubionymi królikami doświadczalnymi badacza zafascynowanego patologiami. Spędzili pod jego kuratelą 9 miesięcy. Był ich katem i opiekunem. To poddawał ich okrutnym eksperymentom, to rozpieszczał. Nie znali spokoju, bo w każdej chwili Mengele mógł przeprowadzić na nich jakiś zabieg albo eksperyment. W jaki sposób słabość Owiców stała się ich siłą? Dlaczego Mengele ich oszczędził? Jak żyć, gdy oprawca jest też wybawicielem? Ci, którzy ocaleli za sprawą Mengelego albo dzięki niemu, musieli domagać się sądu nad nim, równocześnie przyznając, że zawdzięczają mu życie. To niezwykle złożona i trudna sytuacja. Los sprawił, że Owiców było siedmioro, jak siedmiu krasnoludków. Siedmioro rodzeństwa, braci i sióstr, którzy przeżyli koszmar obozu, gdzie ich rzekomą potworność przewyższało okrucieństwo kata oraz systemu, który reprezentował. Dotyk diabła. Straszny los rodziny Owic. Historia Owiców zaczyna się tutaj, w rumuńskiej miejscowości Rozawla, od Simsona Ejzika, urodzonego w 1868 roku, pierwszego niskorosłego w rodzinie o normalnym wzroście. Bardzo pobożny, został rabinem i szybko zasłynął jako Badhan, trefniś bawiący weselników. Jego rola polegała na rozkręcaniu imprezy, tworzeniu atmosfery sprzyjającej zabawie, budowaniu dynamiki. Tak naprawdę był artystą, twórcą. Komponował także muzykę i pisał teksty, które sam przedstawiał. Z dwóch związków Simsona Ejzika urodziło się 10 dzieci, 2 chłopców i 8 dziewczynek. 7, podobnie jak on, było dotkniętych achondroplazją. Najstarsza córka miała na imię Rozika, najmłodsza Perla. Na nagraniu z 1999 roku tak wspominała swojego ojca. Był wspaniałym rabinem. Nie mówię tak dlatego, że to mój ojciec. Nie znałam go.
Jednak każdy, z kim rozmawiałam, podkreślał, że był wyjątkowym człowiekiem i po nim odziedziczyłam dobre serce. Rodzeństwo, które odziedziczyło po ojcu talent sceniczny, w latach 30. założyło trupę liliputów. Przygrywając i śpiewając utwory w stylu klezmerskim, bawili publiczność. Mieszkańcy ich rodzinnej Rozawli wciąż pamiętają tamte występy. Pamiętam, było ich 7. Chłopcy i dziewczęta, znałam ich wszystkich. Chodziliśmy ich oglądać, bo byli malutcy. Jedno grało na wielkim bębnie. Pamiętam, że instrument był większy od niego. Pamiętam, że opowiadano o nich z podziwem. Ich matka wiedziała, że scena zapewni im szacunek i uznanie. Tam będą gwiazdami. Chodziliśmy na każdy ich występ. Jestem w posiadaniu przedmiotu o nadzwyczajnej wartości sentymentalnej, związanego z rodziną Owiców. To diadem noszony przez najmłodszą członkinię trupy liliputów Perle. Przekazał nam go potomek rodziny Owiców. Zespół szybko odniósł sukces. Owicowie podróżowali po Rumunii, Węgrzech, Czechosłowacji, Ukrainie. Trupa liliputów stanowiła znakomity przykład, że bez względu na sytuację wyjściową można odnieść sukces. Lata 30., mimo ponurego klimatu politycznego Europy, stanowiły dla Owiców okres sławy i powodzenia. W 1933 roku Hitler doszedł do władzy. 1 września 1939 roku wkroczył na terytorium Polski. Zaczęła się II wojna światowa. Rok później, 30 sierpnia 1940 roku, na mocy drugiego arbitrażu wiedeńskiego, Rumunia musiała zwrócić Węgrom część Siedmiogrodu. Węgierski rząd odmówił rumuńskim Żydom obywatelstwa. Stali się bezpaństwowcami. Prześladowani zostali podzieleni na dwie grupy. Tych, którzy nadawali się do pracy, kierowano na front do pomocy armii węgierskiej. Pozostałych przekazywano hitlerowskim Niemcom. Gdyby Siedmiogród pozostał częścią Rumunii, w 1944 roku tamtejszych Żydów prawdopodobnie by nie deportowano. Tak było z tymi, którym udało się wrócić na terytorium Rumunii. W sierpniu 1944 roku król Michał dokonał zamachu stanu i odzyskał władzę, kładąc kres prześladowaniom Żydów. Jednak w okresie poprzedzającym te wydarzenia, transylwańscy Żydzi, którzy nie uciekli do Rumunii, byli masowo deportowani z Siedmiogrodu. Owicowie nie uciekli. Przez pewien czas kontynuowali występy, po czym wrócili do rodzinnej Rozawli. Zgodnie z nowymi przepisami musieli nosić żółte gwiazdy i zostali pozbawieni kosztowności. Piętnastego kwietnia 1944 roku do synagogi spędzono miejscowych Żydów. W 650-osobowej grupie znaleźli się naturalnie Owicowie, ale także inna rodzina, która odegrała ważną rolę w dalszych wydarzeniach. Ich sąsiedzi i przyjaciele – Szlomowicowie. Szymon Szlomowic, który pomagał Owicom i organizował występy, miał 3 synów. Najmłodszy Jehuda miał wtedy 11 lat.
Węgrzy i naziści wypędzili nas z Rozawli i umieścili w getcie Maresz. Członkowie rodziny Owiców też zostali tam wysłani. Węgierska żandarmeria, która była bardzo antyżydowska, ściśle współpracowała z Niemcami. Na dobrą sprawę, to nie Niemcy organizowali wywózkę Żydów, tylko ona. Żandarmeria już wcześniej przeprowadziła spis Żydów. Na ogół umieszczano ich w opuszczonych fabrykach i cegielniach położonych w pobliżu torów kolejowych. Następnie, kiedy udostępniono pociągi, wysyłano nimi Żydów do obozów. Nie mówimy tu o 1000-osobowej grupie jak we Francji, ale o 5000 Rumunów wywiezionych do obozów zagłady, w większości do Auschwitz. Maja 1944 roku 3,5 tysiąca Żydów z 13 siedmiogrodzkich miejscowości zostało doprowadzonych na dworzec Wiszeł de Szus. Jak wszędzie, rodzina Owiców budziła niezdrową ciekawość. Węgierscy strażnicy fotografowali się z nimi, wyśmiewając się z różnicy wzrostu. Dostrzegli ich również fotoreporterzy. Te dwa zdjęcia ukazały się w lokalnej prasie. Poczciwy Szymon podsadził swoich niskorosłych przyjaciół, potem wsiadł do wagonu razem z żoną i trójką synów. Podróż trwała 3 dni. Tous les jours à Auschwitz. Przez całe lato 1944 roku do Auschwitz co dzień przyjeżdżały olbrzymie transporty, od 6 do 10 tysięcy osób. Na rampie lekarze dokonywali natychmiastowej selekcji. Losy Żydów przywiezionych do Auschwitz leżały w rękach obozowych lekarzy. Dlaczego? To oni co dzień czekali na rampie na kolejne transporty i dokonywali pierwszej selekcji. Jedną grupę od razu wysyłali do komór gazowych, drugą zaś kierowali do obozu, gdzie więźniów zapędzano do morderczej, wycieńczającej pracy ponad siły. Tam też czekała ich nieuchronna śmierć, tyle że powolniejsza. Na ogół wybierano osoby, które wyglądały na zdrowsze i silniejsze. Takie, które powinny przez jakiś czas nadawać się do pracy. Dla oprawców było jasne, że żaden więzień nie wyjdzie stąd żywy. Albo umrze od razu w komorze gazowej, albo po pewnym czasie wyniszczony pracą ponad siły. Świadomi swojej całkowitej bezkarności, lekarze działali zgodnie z zasadami tzw. ekologii Auschwitz. Dans le camp. Obozowi SS-mani kierowali się tym, co Robert Lifton nazwał ekologią Auschwitz. Najogólniej rzecz ujmując, polegało to na tym, że liczba osób przyjętych danego dnia do obozu miała równać się liczbie zgonów tego dnia. Żydowski lekarz powiedział: jeden lekarz SS-man w Auschwitz ma 1000-krotnie większą władzę niż rumuński cesarz, ponieważ jednym skinieniem skazuje na śmierć nie jednego człowieka, ale setki ludzi.
Na tym polegała wyjątkowość Mengelego. W Auschwitz-Birkenau do grona owych władców życia i śmierci dołączył Józef Mengele. Potomek bawarskich przemysłowców studiował w Monachium medycynę. Swoją pracę dyplomową poświęcił różnicom rasowym. Zgłosił się na ochotnika do Waffen-SS. W 1943 roku 32-letni lekarz poprosił o przydział do Auschwitz. Tam szybko zaczął się wyróżniać ambicją i okrucieństwem. Mengele nie wyróżniał się ani wybitnym dorobkiem, ani profesjonalizmem, ani doświadczeniem lekarskim. Mógł wybrać ścieżkę przyzwoitości, ale wolał obóz koncentracyjny. A kiedy już tam się znalazł, nieważne z jakich pobudek, wykorzystał to miejsce, by zaspokoić swoją chorobliwą żądzę władzy. De cette place pour assouvir, disons, ce pouvoir un peu dément, ou tout à fait dément. Właśnie do tego chorego świata 19 maja 1944 roku trafili Owicowie. Perla zobaczyła kominy, dym i popiół, więc pytała, co to za miejsce. Dorośli wyjaśnili jej, że to nie fabryka, tylko grób Izraela. Wszyscy tam trafią, także ona. Później opowiadała, że w tym momencie zobaczyła nad kominem obłok w kształcie kościotrupa. Kiedy dotarliśmy do Birkenau, hitlerowcy otworzyli wagony. Czekali z psami i pałkami. Zaczęli sortować ludzi. Zabrali nas rodzicom. Tata pomagał Owicom wysiąść z wagonu. Byli za mali, by samodzielnie zeskoczyć. Wtedy jeden ze sesmanów go zatrzymał. Oficer zauważył nas i powiedział: zostańcie w wagonie, zawołam Mengelego. Kto to jest Mengele? Spytaliśmy. Zobaczycie, odparł. Zostaliśmy z nimi i czuwaliśmy przy nich całą noc. Ktoś zauważył Owiców i pomyślał, że ta rodzina może zainteresować Mengelego. Warto zwrócić uwagę na tę postawę. Jeśli wyślemy Owiców do komory gazowej, Mengele będzie wściekły. Strażnicy chcieli się przypodobać lekarzowi. Dali mu rodzinę Owiców w prezencie. Mengele miał nawet swoją specjalność, bliźniaczość. Badał powtarzanie się identycznych cech u dwóch osobników. Fascynowało go to, bo widział w tym możliwość masowej reprodukcji dzieci rasy germańskiej. De reproduction en masse de des enfants de la race germanique. Widząc, że Owicowie są lepiej traktowani, Szlomowicowie postanowili podać się za ich krewnych. Owicowie na to poszli. Przedstawili całą grupę jako jedną liczną rodzinę. W ten sposób przed Mengelem stanęło 7 niskorosłych Owiców, ich siostry normalnego wzrostu razem z mężami i dziećmi oraz Szlomowicowie, sąsiedzi i przyjaciele. Mengele sądził, że ma do czynienia z rodziną złożoną z osób niskorosłych i normalnego wzrostu. Dzięki temu oszustwu tej 22-osobowej grupie udało się przeżyć piekło obozu. Mengele dał się nabrać, nie tylko Owicom i ich przyjaciołom, ale także zatrudnionym przez siebie lekarzom więźniom. Mengele bowiem wybrał grupę żydowskich lekarzy do pomocy w swoich badaniach. Ci zaś pracowali dla niego, bo wiedzieli, że to ich jedyna szansa na przeżycie.
To oni dokonywali pomiarów, robili prześwietlenia, pobierali krew i czuwali nad przebiegiem eksperymentów. Prawdopodobnie odkryli oszustwo owiców, ale milczeli. Kiedy nas zobaczył, powiedział: z wami nie zabraknie mi materiału na 20 lat. Jetzt habe ich Arbeit auf 20 Jahre. My zaś pytaliśmy w duchu: Boże, gdzie my jesteśmy? Rano Mengele zasypał nas pytaniami. Wypytywał o wszystko. Chciał zrozumieć, dlaczego niektórzy z nas są normalnego wzrostu, a pozostali niskorośli. Był zachwycony. Będzie mógł przeanalizować drzewo genealogiczne owiców i być może dzięki temu rozwiąże zagadkę dziedziczności achondroplazji. O czymś takim marzył. Oto pojawił się przypadek zwielokrotnionej bliźniaczości, widocznej i ewidentnej cechy, jaką była niskorosłość. Badając, dlaczego ta cecha pojawia się lub nie w jednej rodzinie, może zdoła odkryć, jak wspierać reprodukcję cech pozytywnych, takich jak muskulatura, jasne włosy, niebieskie oczy u Aryjczyków. Mengele chciał zbadać te mechanizmy od strony czysto biologicznej. Trafił mu się prawdziwy skarb. Zawsze interesował się karłowatością, a oto dostał całe stadko króliczków doświadczalnych. Przypadek owiców jest o tyle interesujący, że SS-mani z założenia nie prowadzili eksperymentów medycznych na Żydach. Z prostego i całkiem logicznego z ich punktu widzenia powodu. W nazistowskim myśleniu Żydzi stanowili mieszankę ras tak różnych, tak obcych i tak odległych od germańskiego ideału, że wyników badań, które na nich prowadzono, nie można było przenieść na rasę aryjską. Owicowie, którzy spędzili w Auschwitz 9 miesięcy, stali się ulubionymi króliczkami doświadczalnymi Mengelego. Z wielu powodów. W tamtym okresie w całym świecie zachodnim widać było chorobliwą fascynację potwornościami, jakie wtedy nazywano. W drugiej połowie XIX wieku organizowano wystawy zdeformowanych ciał, które budziły zainteresowanie mediów i dały początek całemu przemysłowi. To czas, gdy w Europie i Stanach Zjednoczonych próbowano przeszczepić założenia darwinizmu z biologii na grunt społeczny. Promowano zatem model człowieka zdrowego na ciele i umyśle, silnego, sprawnego, wydajnego. Każdy, kto nie spełniał tych warunków, stawał się obiektem niezdrowej ciekawości. Kiedyś to, co nienormalne, pokazywano w cyrku jako rozrywkę dla gawiedzi. Stąd tylko krok do konkluzji, którą, zdaje się, Wolter celnie zamknął w jednym zdaniu. Ludzie lubują się nienormalnością. Stąd brała się popularność cyrku. Widzowie tłoczyli się tam, by zobaczyć coś nienormalnego. Mengele jako dziecko swojej epoki wpisywał się w ten nurt. Także jako lekarz był zafascynowany granicą między normą a patologią. Nadawałby się na dyrektora cyrku.
Interesował się olbrzymami i karłami. Prowadził badania nad prawidłową reprodukcją zgodną z normami nazistowskimi. To zaś wymagało równoczesnego badania patologii, ponieważ tylko w ten sposób można było analizować mechanizmy dziedziczenia, co stanowiło cenny wkład w pracę nad tworzeniem ideału. Mengele traktował owiców nie tylko jak materiał badawczy, ale także źródło rozrywki. Owicowie bawili Mengelego. Nie zapominajmy, że byli showmenami i znakomitymi aktorami. Potrafili grać w każdych okolicznościach. Dlatego urządzali widowiska także w Auschwitz. Grali przed Mengelem, tańczyli, śpiewali. To go bawiło. Kiedy humor mu nie dopisywał, odwiedzał ich, by odzyskać wesołość. Rozpieszczał ich. Choć przemoc i okrucieństwo stanowiły w Auschwitz chleb powszedni, nikt nie mógł skrzywdzić owiców. Nie wolno było ich bić, nie okładać pałką. To było absolutnie zakazane. Rodzinę owiców otaczano szczególną troską. Byli odpowiednio żywieni. Żaden owic nie mógł umrzeć. Troska Mengelego o owiców nie wypływała z dobroci serca. Zależało mu, by prowadzić badania na nich w jak najlepszych warunkach. Z relacji najbliższego otoczenia wiemy, że Mengele potrafił być uroczy, uwodzicielski, łagodny, pełen troski i uwagi. Szczególnie wobec swoich króliczków doświadczalnych. Traktował je bardzo dobrze, aż do momentu, kiedy trzeba było przeprowadzić na nich brutalny eksperyment. Wtedy działał bez wahania. Także kiedy stawały się zbędne, bez cienia skrupułów podejmował decyzję o ich zabiciu. Dlatego ci, którzy ocaleli, mogli zapamiętać go jako troskliwego. Przystojny, elegancki, wykształcony. Wiedział, jak rozmawiać z ludźmi i jak ich uspokajać. Swój sztafasz kulturalnego człowieka, uprzejmość, dobre maniery, łagodność zaprzęgał w służbę chorobliwej ambicji i upiornego projektu badawczego. Miał niezwykłą urodę. Powinien zostać za nią nagrodzony. Nieustannie zachodziliśmy w głowę, jak taki człowiek mógł zostać nazistą. Owicowie szybko zrozumieli, że mieli niesłychane szczęście. Ze swoich pryczy w barakach widzieli komory gazowe i piece krematoryjne. Przez cały nasz pobyt w Birkenau do obozu co noc przyjeżdżały transporty. Słyszałem gwizdy pociągów i dudnienie tak mocne, że ziemia wokół drżała. Hitlerowcy otwierali wagony. Rozlegały się krzyki i ujadanie psów. Rano nie było już nikogo. Niektórzy zawiśli na szubienicach, innych już spalono i ich ciała z dymem uleciały do nieba. Nikt nie wiedział, czy przeżyje, czy zginie. Co dzień widzieli sznury ludzi prowadzonych do komór gazowych. Mężczyzn, kobiety, dzieci. Często osoby o wyjątkowej sile i urodzie.
U więźniów żyjących w obozie uprzywilejowana pozycja rodziny Owiców prawdopodobnie, nieprawdopodobnie, z pewnością budziła zazdrość. A zaraz potem przychodziła nienawiść. Dlaczego ci zdeformowani fizycznie ludzie, którzy powinni byli natychmiast trafić do gazu, jednak zostali wpuszczeni do obozu i nadal żyją? Więźniarki musiały zadawać sobie pytanie, dlaczego mój śliczny 14-letni syn, który grał na skrzypcach i fortepianie, poszedł do gazu, a oni ocaleli? Wiele rodzin im zazdrościło, obrażało ich, nazywając błaznami Mengelego. Inni z kolei uważali, że Owicowie, jako słabsi i upośledzeni, zasługują na przywileje. Niektórzy zaś widzieli w Owicach źródło nadziei. Skoro rodzina Karłów może ocaleć, to dlaczego nie oni? Owicowie byli silni. Swoją siłę zawdzięczali mocnym więziom rodzinnym. W obozie nie zostali rozdzieleni. Zdaje się, że matka powiedziała im na pożegnanie: trzymajcie się razem. Nie mieli nic, ale mieli siebie. Większość rodzin na rampie rozłączano. Dzieci zabierano rodzicom. Owicowie zostali razem. Myślę, że to im pomogło wytrzymać niechęć współwięźniów. Zimne, często pogardliwe spojrzenia towarzyszy niedoli najlepiej ukazują dwuznaczność położenia Owiców. Choć cieszyli się przywilejami, byli przede wszystkim zabawkami Mengelego, który poddawał ich bezwzględnym eksperymentom i badaniom. Wyrywali nam zęby, pobierali krew, ile tylko mogli. Mengele uważał, że we krwi, a zwłaszcza w osoczu, ukrywa się cała wiedza o człowieku. Służyła mu ona między innymi do badań nad chorobami wenerycznymi. Brało się to nie tylko z jego obsesji na punkcie krwi. Potrzebował materiału porównawczego, by zrozumieć, dlaczego w jednej rodzinie są niskorośli i osoby normalnego wzrostu. Mengele chciał poznać odpowiedzi na swoje pytania, dlatego pobierał im krew, robił prześwietlenia, dokonywał pomiarów. Aby podkreślić rangę swoich badań i popisać się przed zwierzchnikami oraz środowiskiem naukowym, wystawiał Owiców na publiczne upokorzenie. 1 września 1944 roku odbyła się konferencja, na którą zjechali się profesorowie, lekarze i członkowie SS z całych Niemiec. Nagle Mengele kazał Owicom się rozebrać. Byli wstrząśnięci tym żądaniem. To się wcześniej nie zdarzało. Pałką pokazywał nasze drzewo genealogiczne i mówił: ten urodził się tutaj, a tamten tam, z tego i z tej. My tymczasem staliśmy goluteńcy, jak nas Pan Bóg stworzył. Staliśmy wyprostowani, płonęliśmy ze wstydu. Pot spływał nam po twarzach, z upokorzenia i zmęczenia. Na końcu pochwalił: dobrze z was, ludzie. Problem więźniów, którzy mieli do czynienia z ludźmi takimi jak Mengele, polegał na tym, że odbierali sprzeczne komunikaty.
Jeden, oficjalny, dotyczący obozowych realiów, budził przerażenie. Drugi, ukryty, rodził nadzieję i uwodził. Stosunek owiców do Mengelego był mieszany. Dopóki znajdowali się pod jego kuratelą, nie groziła im śmierć. Nie ulega jednak wątpliwości, że budził w nich paniczny lęk. Wiedzieli, że to morderca, który przeprowadza okrutne eksperymenty. Starali się więc mu przypodobać, by ocalić życie. Żyli w ciągłym strachu. Historia owiców jest wyjątkowa ze względu na swój charakter osobisty. Ma wymiar bardzo personalny. Nie obawiali się jakichś anonimowych osób, pielęgniarzy, strażników, kapo czy SS-manów. Mieli tylko jednego kata i doskonale wiedzieli, kto nim jest. Gdzieś we wspomnieniach Mengele opowiadał, że jadali z nim śniadanie. Wytworzyła się między nimi niepokojąca bliskość, a równocześnie nie opuszczał ich lęk, że być może już zaraz, za chwilę, podda ich operacji albo eksperymentowi. O stanie owiców najlepiej świadczy fakt, że najmłodsze dziecko, 18-miesięczny Shimshon, nazywał Mengelego tatusiem. Wyobrażacie sobie nazywać tatusiem takiego brutala kryminalistę? To szczyt perwersji. A dla dewiantów pokroju Mengelego fakt, że ofiara nazywa go tatusiem albo mamusią, jest potwierdzeniem sukcesu. Przerażające. Świat owiców się skurczył, kręcił się wokół Mengelego, któremu, cokolwiek byśmy o nim sądzili, zawdzięczali życie. Perla Owic opowiadała później: zbliżaliśmy się do niego z uniżeniem, jak do króla, bo był królem Auschwitz. Upokorzeni, izolowani Owicowie w jednej kwestii potrafili jednak oszukać swojego kata. Wmawiając, że oni i Szlomowicowie to jedna rodzina, całkowicie zniekształcili wyniki badań. Jako naukowiec Mengele okazał się przeciętniakiem pozbawionym oryginalności. Wyróżniała go jedynie chorobliwa ambicja. Marzył o profesurze na Uniwersytecie w Monachium, dlatego wybrał Auschwitz. Liczył, że badania przyniosą mu uznanie środowiska. Tymczasem były co najmniej przeciętne. Po pierwsze dlatego, że prowadził je sadysta, u którego wola zadania bólu często brała górę nad obiektywizmem naukowca. Po drugie, Mengele nie miał wiedzy na temat DNA, która dopiero po wojnie zrewolucjonizuje badania nad dziedzicznością. Brak znajomości mechanizmów dziedziczenia i wiedzy na temat genetyki sprawiał, że wszelkie ustalenia medyczne i naukowe z tamtego okresu były całkowicie bezwartościowe. Równocześnie warto zauważyć, że temu zawdzięczała przeżycie rodzina Szlomowiców, którzy mogli bezkarnie podawać się za krewnych owiców. Mengele nie dysponował naukowymi narzędziami, by stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, czy naprawdę tak jest. Mengele padł ofiarą mistyfikacji. Pytanie brzmi, kiedy się zorientował, że został oszukany? Przypominam, że opuszczając Auschwitz, zabrał całą dokumentację, wszystkie badania. Prawdopodobnie zamierzał je potem wykorzystać. Chciałbym widzieć jego minę, kiedy w swojej dżungli w Ameryce Południowej dowiedział się, że dał się nabrać. Żałuję, że mnie przy tym nie było. W 1944 roku front wschodni coraz bardziej zbliżał się do Auschwitz. Z drugiej strony napierali alianci. Trzecia Rzesza znalazła się w kleszczach. Czując, że wiatr historii się zmienia, Mengele opuścił Auschwitz-Birkenau.
W styczniu 1945 roku hitlerowcy ewakuowali obóz. Zostawili tylko chorych i umierających. Pozostali więźniowie rozpoczęli 56-kilometrowy marsz śmierci do Wodzisławia Śląskiego. Powicowie zdawali sobie sprawę, że nie wytrzymają tempa narzuconego przez strażników. Wycieńczonych więźniów zabijało zimno i głód. SS-mani często dokonywali też egzekucji na nieszczęśnikach, którzy opadli z sił. Dlaczego Owicom pozwolono zawrócić do obozu? Do dziś pozostaje to zagadką. Wrócili do obozu i tam czekali na Rosjan, którzy wyzwolili go 27 stycznia 1945 roku. Po wyzwoleniu Owicowie, Szlomowicowie wraz z innymi więźniami zostali wysłani do Związku Radzieckiego, skąd dopiero po 7 miesiącach wrócili do rodzinnej Rozawli. Zastali zniszczone i splądrowane domy. Wojna odcisnęła piętno nie tylko na wiosce, ale także na mieszkańcach. Lata hitlerowskiej propagandy zrobiły swoje. Umiarkowany antysemityzm zastąpiła jawna wrogość. Rano sąsiad zapytał, po co wróciliście? Bez Żydów było nam tu dobrze. Bali się o życie. To powitanie przyspieszyło decyzję Owiców o wyjeździe do Izraela. Zwłaszcza, że ich przedwojenna żydowska publiczność też zniknęła. Nikt już nie pamiętał o trupie liliputów. Nie mieli dla kogo grać i występować. Poza tym, spędziwszy kilka miesięcy w Związku Radzieckim, mogli się przyjrzeć, jak funkcjonuje kultura w ustroju komunistycznym. Zorientowali się, że w realiach komunistycznych z cenzurą i antysemityzmem nie mają szans w powojennej Rumunii. Rodzina Owiców z Siedmiogrodu uciekła do Belgii. Stamtąd po krótkim pobycie przeniosła się do Francji, by w końcu szukać szczęścia gdzie indziej. Ostatecznie osiedlili się w Hajfie. Wiem, że nadal występowali, odnosząc znaczny sukces. Już 3 miesiące po przyjeździe zaczęli pracować i wyruszyli w trasę po Izraelu. Występowali w całym kraju i cieszyli się olbrzymią popularnością. Osiedlili się w Izraelu w 1949 roku, a występowali do 1955, kiedy uznali, że pora zejść ze sceny. Poprosili o udostępnienie im kompleksu z 2 salami kinowymi. Jedną czynną, drugą właściwie zrujnowaną. Wyremontowali budynek i przez kilka lat prowadzili tam kino. Perla sprzedawała bilety, a pozostali zajmowali się bufetem. W końcu wszyscy, całą rodziną, postanowili przejść na emeryturę i zrezygnowali z pracy. Połączone wspólnym losem rodziny Owiców i Szlomowiców utrzymywały kontakt także w Izraelu. Święto Niepodległości tata i ja złożyliśmy im wizytę. Potem kontynuowałem tę tradycję i chodziłem do nich z wnukami. Choć stopniowo odbudowywali swoje życie, cień Mengelego stale im towarzyszył.
Co noc, a czasem także rano, bawię się tą kolejką. Lubię jej hałas, ale równocześnie budzi we mnie lęk. Potem biorę środek nasenny i kładę się spać. Czasem przypominam sobie krzywdy wyrządzone mojemu narodowi i płaczę. Płaczę bez końca. Birkenau to był inny świat. Mengele to przykład człowieka, który dysponował znacznym majątkiem i mógł zorganizować ucieczkę w sposób racjonalny, w reakcji na zmieniającą się sytuację. Po wojnie najpierw wrócił do Bawarii, gdzie rodzina miała swoją firmę. Skądinąd pozostał jej akcjonariuszem. Kiedy zrobiło się o nim głośno, szybko przeniósł się do amerykańskiej strefy. Stamtąd wyjechał do Ameryki Południowej. Czerwca 1985 roku w Brazylii dokonano ekshumacji szczątków mężczyzny. W raporcie napisano, że najprawdopodobniej należą do Józefa Mengelego. Dopiero badanie DNA przeprowadzone w 1992 roku potwierdziło to ponad wszelką wątpliwość. Mengele zmarł w wieku 68 lat, nigdy nie stanął przed sądem. Perla Owitz wyznała, kiedy dowiedziałam się o śmierci doktora Mengelego, płakałam całą noc. Jakże głupie jest ludzkie serce. Mengele miał serce z kamienia, ja z ciała i krwi. Być może, jako osoba twardo stąpająca po ziemi, zdawała sobie sprawę, że zawdzięcza życie Mengelemu. Nie tylko ona, ale i jej bliscy. A co stało za decyzją Niemca? Dlaczego, uciekając z Auschwitz, nie wysłał Owiców na śmierć? Tego nigdy się nie dowiemy. Trzeba podkreślić, że rodzina nie zawdzięczała życia łaskawemu doktorowi. Mengele był odrażający i podły. Owicowie przeżyli, bo zobaczył w nich obiekt badań. Perla jednak zawsze będzie uważała, że to on ich ocalił, bo dzięki niemu przetrwali koszmar obozu koncentracyjnego. Mamy tu do czynienia z rodzajem zauroczenia, które często towarzyszy relacji kata i jego ofiary. Pojawia się tam rodzaj fascynacji, niszczycielskiej empatii. Ofiara, nawet wbrew sobie, odczuwa rodzaj współczucia dla kata, płacze po jego śmierci. Równocześnie, przecież nie jest głupia, doskonale zdaje sobie sprawę, że chciał ją zniszczyć, a mimo to czuje, że ma wobec niego jakiś dług. Jak żyć z ciężarem takiego długu? Jak się podźwignąć, gdy zawdzięcza się życie swojemu katu? W 1985 roku w Jerozolimie przeprowadzono zaoczny proces Józefa Mengelego. Sytuacja nie była jednoznaczna. Wszyscy potwierdzali, że Mengele był katem, który nie znał litości. A jednak część swoich ofiar oszczędził z tego czy innego powodu. To właśnie one musiały świadczyć przeciwko niemu, równocześnie zdając sobie sprawę, że zawdzięczają mu życie. Emocjonalnie to niezwykle trudna sytuacja, bardzo obciążająca. Perla Owitz powiedziała: żałuję, że Mengele nie mógł uczestniczyć w swoim procesie. Chciałabym patrzeć, jak siedzi na ławie oskarżonych i słucha dzień i noc, co nam zrobił. Pokazałabym mu swoje blizny, wyliczyła choroby. Powiedziałabym o swoim słabym sercu i nogach, które już mnie nie noszą. A mimo to, gdyby sędziowie spytali, czy wysłać go na szubienicę, odparłabym: nie, puśćcie go.
zawdzięczam ocalenie miłosierdziu diabła. Bóg sam go osądzi. Perla Owitz zmarła w 2001 roku, miała 90 lat. Odeszła ostatnia z Owiców, którzy przeżyli Auschwitz. Jednak pamięć o utalentowanej rodzinie trwa. Instrumenty, trupy liliputów, świadectwa dawnej popularności można zobaczyć w Muzeum Yad Vashem w Jerozolimie. Krewni troszczą się o ich groby. Regularnie organizują też spotkania, wspominając ich i ich niezwykłe losy. W rodzinnej Rozawli zaś Owiców dopisano do miejscowej legendy. Przez pokolenia głosiła ona, że miasto założyła córka olbrzyma, Roza Rozalina. Dziś mieszkańcy dorzucają, że pomagało jej w tym 7 krasnoludków. Owicowie zasłużyli, by przejść do legendy, bo w swoim prawdziwym życiu, od trupy liliputów przez piekło Mengelego po nowe życie w Izraelu, rzekomą słabość potrafili przekuć w siłę.